Miał. Jesteśmy sobie. Gdzieś tam sobie jestem. Zabijam sobie jakieś kretoszczury. Potrzebujemy lepszego oręża. Ten topór. Nie mówię, że on jest słaby, bo jest wystarczający. Ale mamy do dyspozycji taką ilość punktów nauki, że jednak warto by było przeznaczyć ją na coś. Dobra, na razie nie przeznaczam ją w nic, bo na nic nie potrzebuję. Mogę z tym długiem pogadać. On miał z kimś tam pogadać. Walę z Energola i mam energię, żeby napierdalać w Gotika. Kawa, Energol. Jak się masz? To tyle. Dobra, spierdalam stąd. Cięcie. Money Talk. Jestem. Biegamy sobie jak debil. Piąty odcinek. Nie ma tutaj nic za bardzo. Ale biegamy sobie. Są grzyby. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Znaleźć ten bez. Widzę trupa. Fajnie. Umarł sobie ktoś. Tych drwali pewnie zapytamy. Ej, ludzie, widzieliście? Gerd. Miałem Gerda znaleźć, tak? Zaginiony domokrążca. No i jest w sumie. Do stolicy. Obstawiam, że ta droga raczej nie będzie możliwa do przejścia. Ale kanciasty strasznie ten mod jest. Tu wszystko jest robione tak, no, na szybko. O, patrzcie! Ale hit, w jaki sposób? Ej, mam pomysł pewien. Aha. No to taka droga. Łop! Dobra. To taka stolica jest. Nie będzie tej stolicy. Gdzieś tu miało być cmentarzysko, a tam, stamtąd miałem zdobyć niebieski bez. Gdzie jest ten niebieski bez? Gdzie ja to znajdę? Dobre pytanie. Ale to jest kanciaste, obrzydliwe. Jakby to chociaż było w jakiś sposób porośnięte i tych niedoskonałości nie byłoby widać. Dużo łatwiej. O, chyba tu jest to cmentarzysko. No chodź. Kurwa. Mam lepszy pomysł. O tak zrobimy. Chodź, panie jaszczur. Niebieski bez. Jeden kwiat. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Coś więcej tutaj znajdziemy? Spalony dom. Oraz kufer, gdzie jest jakiś srebrny pierścień, który można nawet założyć. Będzie nas chronił przed strzałami objęć. Czyli nie za ciekawa rzecz. Węgiel. O, i tam jest nawet jaskinia.
Dobra. Zjedzmy drugi raz sobie, trzeci raz sobie zjedzmy. Podjedzmy sobie. 17 wilczych skór mam. Cmentarz, nazwę ten odcinek. Cmentarz. Dobra, napiszmy. Gra jeszcze raz. Doigrałeś! O kurwa! Zapewne zrobiliśmy na zaś już jakieś zadanie. Czy ja miałem już to zrobić? Chuj wie. Ale sobie popatrzymy. Musimy się najeść teraz. Nie ma co liczyć, że w jakiś inny sposób nam się punkty życia odnowią. Dobra, połowa nam starczy. Długo to trwa. Aha. Takie rzeczy. Fajnie, że w tamtym... O! Złoty naszyjnik. Złoty pierścień. Skórzany miniszek. Złote świeczniki jakieś. 50-50 statystyki. A z nich jakieś tam miecze. Dobra, wracam do miasta. Z wami będę chodził. Tak, tych odcinków jakoś tak dużo nie będzie, myślę. Myślę, że ta modyfikacja będzie wyglądała w następujący sposób. A zresztą już ostatnio wam opowiadałem, że dostaniemy się do górnego miasta po wykonaniu jakichś tam zadań dla alchemików, dla jakichś innych ludzi, takich głupot, co nie? Dwa wilki. Niczego tu nie znajdę. Cieniostwór jakiś. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Dostaniemy się do górnego miasta, tam będziemy mieli dostęp do drugiego kowala, dla którego dam klot z drewna, będziemy musieli porozmawiać z głową miasta, głowa miasta nam powie coś tam, poróbcie zadania, potem zostaniemy oddelegowani do stolicy, więc generalnie myślę, że ta modyfikacja dużo się nie będzie różnić od fabularnie oczywiście insygni. Znaczy, okej, różni się ta fabularnie, bo tam zabili nam ojca i na początku i tam generalnie to wszystko było nacechowane dużo większą dawką fabularną. Ta fabuła była po prostu lepsza, a tutaj po prostu tak po łebkach, tak prosto. Idź tu, zrób to, tu, zrób tamto, a tam po prostu były jakieś emocje, historia i tak dalej. I wiadomo, takaś może oprawa hollywoodzka nie była, ale kurwa, tamtą modyfikację zrobiła osoba, która powiedziała, że to jest jej pierwsza modyfikacja. I ja takie wow, bo ludzie często jak robią pierwsze modyfikacje, to robią jakieś gówno. A tam, no rzeczywiście to wyglądało gicik. Niebieski bez, damy mu niebieski bez. Cześć. Hej. Ich habe hier eine Blauflieder für dich. Tatsächlich. Ich werde sofort die alchemistischen Möglichkeiten der Pflanze herauszufinden versuchen. Wie wär's mit einer Belohnung? Was? Ach so, ja. Ich hatte hier irgendwo mal eine Liste mit den benötigten. Braumi. Ein Elixier. Hier. Aha, czyli w taki sposób to się będzie odbywać. No spoko, no.
Lista składników. Hej! Ubrana. Co ty masz w ogóle? A, mikstury. Okej. Okay. Ich habe Gerd gefunden. Ja, was ist mit ihm? Er ist tot. Was? Das kann nicht sein. Doch, hier, er trug diesen Schlüssel bei sich. Verdammt, ich bin erledigt. Was ist los? Die Geschäfte hinken etwas hinterher. Ich lebe seit einiger Zeit schon auf Kredit. Es wird sich sicher bald herumsprechen, dass Gerd tot ist. Und dann... Verdammt, hör zu, du musst mir helfen. Was hast du vor? Mulgos Vorratsschrank quillt nur so über mit Vorräten. Verwickle ihn in ein Gespräch und versuch dabei unauffällig seinen Schlüssel zu klauen. Dann plünderst du etwas von seinen Vorräten. Bring mir 7 Brote, 3 Käse, 5 Stück gebratenes Fleisch, 4 Äpfel und 5 Flaschen Wasser. Damit sollte ich mich wieder eine Weile über Wasser halten können. Wozu sollte ich für dich meinen Arsch riskieren? Woher du die Sachen bekommst, ist mir eigentlich egal. Aber verdammt, ich brauche das Essen. Ich habe hier ein Elixier, das deine maximale Lebensenergie steigert. Ich gebe es dir, wenn du mir hilfst. Oni gadają bardzo takim czystym niemieckim. Naprawdę. Bardzo czystym. Mulgo. Hey, ich habe interessante Neuigkeiten. Lass hören. Ein paar Banditen sind Malraks Hof zu nahe gekommen. Naja, die Bauern haben da nicht lange gefackelt. Ja, davon habe ich schon gehört. To o te zapasy chodzi? Szafka. Ej, bo to jest bardzo dobre pytanie. Bo on tam mówił o szafce. Mulgo. Gdzie to będzie? Panie kolego. Gdzie te zapasy będą? Tu? Tego nie da się. Kurwa mać. Takie rzeczy. Okej, to zmienia postać rzeczy. Pomocą tego klucza prawdopodobnie. Tu jest nawet kufer jakiś. Ej, czajcie, że ten ziomek to całe żarcie chce... Tylko dla siebie. To my zabiliśmy poza tym tych bandytów. O nie, wieśniaki. Chlebę. Dobra. 18:18. Trzeba będzie zaraz iść spać. Hier, ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Danke, Mann. Du hast mir den Arsch gerettet. Das vergesse ich dir nicht. Hier, nimm. 7 win też miałem. Zdobyć. Alles. Dank dir schon. Dobra, eliksir, który podnosi nasze maksymalne HP. A tymczasem ja idę spać, bo zbliża się już powoli bardzo późna godzina. Ale śmieszne łóżka, takie rybackie.
Moim zdaniem w chatach w Korinis, w porcie powinny właśnie takie być. Taki niższy standard, wiecie o co chodzi. Dobra, pomogłem dużej ilości osób. Wina dla gospodarza tylko nie zrobiłem. Czy będzie mi to dyskwalifikowało? Czy będę mógł iść dalej? Kann ich rein? Mal sehen. Umbran hält viel auf dich. Du scheinst ihm geholfen zu haben. Saron scheint hoch erfreut über dich zu sein. Der Alchemist scheint ziemlich angetan von dir zu sein. Du hast schon einige Bürger überzeugen können. Wieso willst du durch? Ich habe einen Stapel Brennholz für den Schmied, das ich ihm verkaufen soll. Du kannst rein, aber mach keinen Unsinn und halte dich aus allem... Super. Udało się. Dobra. Kowal. Selten, dass man hier jemanden sieht, der nicht zur Miliz gehört. Wer bist du? Ich bin Rent, der Schmied für die Miliz hier. Wenn du Waffen oder so kaufen willst, wende dich an Drasten oder Garnt. Ich arbeite nur für die Miliz. Ich habe hier etwas Brennholz für dich. Danke. Hier hast du etwas Gold dafür. Könntest du diesen Ring reparieren? Wenn du etwas willst, wende dich an Drasten. Ich arbeite nur... Quila! Kannst du mir was beibringen? Die Wache hat dich durchgelassen. Du scheinst also in Ordnung zu sein. Ich könnte dir beibringen, stärker zu werden. No dobra, fajnie. Czyli kuć nie będziemy, alchemikiem też nie będziemy. Selten, dass man hier jemanden sieht, der nicht zur Miliz gehört. Was ist deine Aufgabe hier? Ich kümmere mich um die Bewachung der Stadt. Ich teile die Schichten der Milizsoldaten ein, trainiere sie und erledige, was sonst noch so anfällt. Kannst du mir was beibringen? Da du es schon einmal geschafft hast, die Wache von dir zu überzeugen, scheinst du kein Feind der Stadt zu sein. In gefährlichen Zeiten wie diesen ist es nicht schlecht, wenn man sich verteidigen kann. Daher werde ich dich im Kampf... Super, broń dwuręczna mnie interesuje. Dwuręka. 5. 5. Mistrz. 6-5. Coś takiego. Bijmy wszystko. Du hast nicht genügend... Dwuręczna. 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 Nie ma. Więc ile mamy teraz tego? 83. Myślałem, że więcej będzie. 83. No dobra, spoko. Idziemy do tego drugiego kowala. Żeby zreperował mi ten pierścień. Könntest du diesen Ring wieder in Form bringen? Nein, für Feinarbeit fehlen mir die Werkzeuge. Rent hat mich auch schon abgewiesen. An wen soll ich mich denn wenden? Mir egal. Ich kann dir auf jeden Fall nicht helfen. Do tak precyzyjnej pracy nie ma narzędzi. Dobra. Ja powiem tamtym ludzikom, że udało nam się rozdać wszelakie drewno. I myślę, że po prostu zrobimy sobie taki krótszy odcinek. A w następnym udamy się do głowy miasta. Albo ewentualnie można zrobić jeszcze tak. Ich habe das Holz ausgeliefert. Man kann dir also doch vertrauen. Deine Belohnung hat... Dostałem? Zapłaciłem ci 50 sztuk złota za drewno. A, że dostałem od tamtych kasztan... Nie wiem, już sam. Dobra, chuj tam. Zróbmy w ten sposób. Ten odcinek trwa zaledwie 18 minut, więc żeby jeszcze dopełnić to wszystko, udamy się na farmę i tam spróbuję zdobyć w jakiś sposób wina. Wina będą mi potrzebne, abym mógł oddać je karczmarzowi.
I jak widzę, to ja wcale nie musiałem iść do myśliwych. To była rzecz w 100% opcjonalna, aby po prostu zdobyć ten pancerz, aby mieć lepszą ochronę, bo prawdopodobnie ja będę musiał dołączyć do strażników i tam porobimy pewnie ze dwa zadania, oddelegują nas do stolicy, pewnie jakiś wróg będzie wielki i tak dalej, pewnie może i coś będzie przeplatane z tą linią fabularną, która była na początku, z tym rozbitkiem i tak dalej, może coś tam się porobi, albo po prostu będzie to po najmniejszej linii oporu. Wcale mi się nie dziwi. Hej! Marina! Marina, masz pałę. Pasawczy. Może na siebie. Elina. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, kupmy tyle. Dobra, w następnym odcinku się widzimy. Cześć.